Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy czwarty dzień naszych spotkań w ramach warsztatów Lato z Helem. Dzisiaj to ja poprowadzę tę część związaną z występem, można powiedzieć, wybitnej rodziny fizyków poznańskich, reprezentowanej dzisiaj przez profesora Tadeusza Hilczera, który przedstawi nam historię właściwie tej fizyki poznańskiej. Temat wystąpienia to fizyka poznańska oczami rodziny Hilczerów. A ja osobiście mam rzeczywiście nieukrywaną przyjemność, no i duże zadowolenie z faktu, że mogę tym razem ja zaprezentować swojego promotora, bo jestem uczniem profesora Hilczera, z czego rzeczywiście jestem bardzo dumny, za co zawsze mu dziękuję, przede wszystkim za to, że wprowadził mnie w świat nauki i myślę, że ze swoimi wspaniałymi opowieściami o historii fizyki poznańskiej również wprowadzi dzisiejszych słuchaczy w tenże świat. Zanim jednak przejdziemy do wykładu, chciałbym z konieczności i również z pewnym zadowoleniem przedstawić naszych sponsorów. Są to Baltic Pipe Project, Gas System, Polska Akademia Nauk, PGNiG, Oddział Wodolanowie oraz firma Woseba. Również warsztaty nie mogłyby się w sposób taki normalny i spokojny odbyć, gdyby nie nasi patronaci. To burmistrz gminy miasta Odolanów, Polskie Towarzystwo Fizyczne i patronaci medialni ProArt, Dzwonek Odolanowski, WLKP24 Info oraz ITV24 Odolanów. A teraz już możemy przejść do fantastycznej historii, którą profesor Hilczer, no mogę powiedzieć, będzie chyba prezentował po prostu z własnych doświadczeń, bo jest on nie tylko znawcą, ale twórcą tej historii. Wobec tego bogata wiedza wynika właśnie z uczestnictwa pana profesora w tworzeniu tej historii, ale również w tworzeniu tej historii udział brała cała rodzina, bo pani profesor Bożena Hilczer to przecież wieloletni pracownik naszego uniwersytetu, obecnie emerytowany profesor naszego instytutu. Natomiast dr Andrzej Hilczer, syn państwa Hilczerów, jest obecnie również pracownikiem naszego instytutu. Także, szanowny panie profesorze, oddaję głos i czekamy na wspomnienia i informacje o fizyce poznańskiej widzianej oczami rodziny Hilczerów. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Jestem naprawdę zażenowany tym wstępem, na który nie zasłużyłem, ale postaram się jakoś podołać temu ciężkiemu obowiązkowi, przedstawić Państwu pierwsze lata właściwie fizyki w Poznaniu, lata ciężkie, które jednak przy półtora mniej więcej, nie minęło chyba półtora wieku, fizyka rozwinęła się w ten sposób, że jest taki bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć zasiankowej, ale w każdym razie niewidocznej na świecie fizyki stała się fizyką widoczną na świecie. A więc tutaj kolega jeszcze nie powiedział, że czwartym członkiem tego zespołu powinien być Wojtek, nasz najstarszy syn, który niestety tego nie doczekał. Pytanie jest na początku bardzo proste, mianowicie czy Poznań miał jakieś tradycje
zarówno w szkolnictwie wyższym różnych stopni, w latach powiedzmy średniowiecznych, późnego średniowiecza, latach no, w wieku XIX, w wieku XX, dlatego że na ten temat są różne mniemania, a prawda wydaje się taka, że Poznań nie miał po prostu szczęścia do takich imprez, mimo że byli ludzie, którzy byli w to mocno zaangażowani. No tutaj można wymienić jezuitę Józefa Rogalińskiego, który w roku 1762 miał pierwsze w Polsce, w Poznaniu, publiczne wykłady na tematy fizyczne ilustrowane demonstracjami. A więc to były właściwie wykłady dzisiejszego typu. On był wychowankiem Kolegium Jezuickiego w Poznaniu i był bardzo, bardzo dokładnie, bardzo wszechstronnie wykształcony, dlatego że pobierał nauki teologiczne w Rzymie, a w Paryżu studiował matematykę, fizykę i astronomię. W sumie studiował lat 8 i po tych 8 latach w Poznaniu zaczął organizować, jak to się wtedy nazywało, gabinet fizyczny, który zresztą był sponsorowany przez królową Marię Leszczyńską. Ten gabinet był na tyle sławny, że odwiedzali go różni znani fizycy, matematycy, którzy przez Poznań przejeżdżali. Rzeczą znamienną było tylko to, że on miał gabinet, korzystał z niego przy demonstracjach publicznych, natomiast sam doświadczeń nie robił. To jest taka tajemnica, ale nie wiadomo dlaczego. Natomiast pozostawił po sobie olbrzymie dzieło, czterotomowe, cztery tomy, razem jak obliczyli około 2000 stron, pod tytułem takim dość dziwnym: Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających na publicznych posiedzeniach w szkołach poznańskich SJ na widok wystawiony i wykładany. Bardzo skomplikowany tytuł, ale wewnątrz były rozważania głównie na temat mechaniki, a ostatni tom był poświęcony nawet teoriom wojskowości, które były jego autorstwa. No ale wróćmy do czasów nam bliższych. Jeżeli chodzi o mnie, to ja z fizyką jestem dość dawno związany, a jeżeli chodzi o fizykę w Poznaniu w ogóle, to ona pojawiła się, jak się pojawił uniwersytet. Dlatego, że w pierwszym tym wielowątkowym wydziale filozoficznym znalazła się fizyka i doświadczalna, i teoretyczna, różne inne przyrodnicze nauki. Także właściwie możemy powiedzieć, że ta taka prawdziwa fizyka właśnie ma no, troszkę więcej niż 100 lat w Poznaniu. I teraz, no oczywiście Poznań, który był w zaborze pruskim,
nie miał wykształconych własnych, w cudzysłowie, ludzi, dlatego że Niemcy dbali o to, żeby Polacy nie byli zanadto wykształceni. Więc skompletowanie kadry profesorskiej musiało być no, dość skomplikowane, dlatego że trzeba było zachęcić absolwentów najrozmaitszych uniwersytetów, zarówno zachodnich, jak i wschodnich. Tutaj dużo osób przybyło z uniwersytetów w Cesarstwie Rosyjskim. I w rezultacie udało się zbudować tutaj fizykę, zarówno doświadczalną, jak i teoretyczną. I nawet była fizyka na Wydziale Lekarskim. Że to nie były osoby, to znaczy ci fizycy, którzy zasilali te katedry, nie były to osoby nieznane, świadczy o tym, że de Broglie, który przejeżdżał przez Poznań do Warszawy na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, zatrzymał się w Poznaniu, no i jak widać na fotografii, rozmawiał z naszymi fizykami. Z tych trzech fizyków, tu jest jeszcze profesor Witkowski, który był astronomem, z tych trzech fizyków najbardziej znanym był profesor Kalandyk, który był profesorem na Wydziale, profesorem fizyki oczywiście, na Wydziale Lekarskim. On jest może dlatego najbardziej znany, że on współpracował z wojskiem. Zresztą zginął tragicznie w roku 40 w Forcie VII, zamęczony przez Niemców. Ja pochodzę też z rodziny, która przybyła do Poznania, no, też w pewien sposób zachęcona przez tutejszego właściciela fabryki Centra. On zachęcił mojego ojca, który ukończył studia na Wydziale na Politechnice Lwowskiej i był asystentem profesora Ignacego Mościckiego. Tu jest zdjęcie jego dyplomu, a pod spodem powiększony podpis Mościckiego, który był później prezydentem Polski. I ojciec zaczął pracować w 1924 roku w centrze, którą właściwie postawił na poziomie europejskim. Ja jestem absolutnym Poznaniakiem, ja się urodziłem w Poznaniu, a więc to jest taki przykład, prawda, no, przeniesienia zarówno pewnej wiedzy, jak i kultury pomiędzy różnymi częściami ówczesnych pozaborowej Polski. Ja osobiście zacząłem, jak ja tutaj powiedziałem, poznawać Uniwersytet Poznański od momentu ponownego zjawienia się w Poznaniu, dlatego że całą wojnę spędziliśmy urodziny we Lwowie. Do Poznania wróciliśmy w roku 1946 i tak się złożyło, że no, pomogli nam w tych pierwszych latach państwo wojciechowscy. Zygmunt Wojciechowski, historyk, był profesorem uniwersytetu. On był historykiem, ale działał na Wydziale Prawa, był prodziekanem Wydziału Prawa. A ta rodzina to była no, właściwie bardzo, bardzo zaprzyjaźniona z nami. Także
jak trzeba było, to właśnie profesor Wojciechowski zawsze wolał z kimś chodzić po ulicach i ten obowiązek w cudzysłowie spadł na mnie i dlatego byłem traktowany, mimo że jeszcze nie, byłem przed maturą jeszcze, jako ten osobisty sekretarz, on zawsze do mnie mówił sekretarzu. I wtedy w tym roku jeszcze przedmaturalnym, właściwie w wakacjach przednaturalnych, poznałem bardzo wielu profesorów uniwersytetu. Poznałem dokładnie, no, prawie cały Wydział Prawa. Poznałem różne agendy uniwersytetu, jak na przykład drukarnię uniwersytecką, która była w Kolegium Medicum, obecnym Majusie. No i do tego wszystkiego Wojciechowski był wówczas redaktorem pierwszej powojennej kroniki Uniwersytetu Poznańskiego. No ja pomagałem w najrozmaitszych takich rzeczach technicznych, no jakieś tam układanie według alfabetu, układanie według wydziałów i tak dalej, i tak dalej. A więc przy tej okazji też ten uniwersytet mogłem poznać od podszewki. Jeżeli chodzi o moją etatową, w cudzysłowie, pracę na uniwersytecie, to ona trwała bez przerwy od roku 50 do roku 2017. Oczywiście po przejściu na emeryturę w 92 roku na coraz to mniejszych częściach etatu. Niemniej byłem stale, no, jak gdyby na uniwersytecie i wiedziałem, prawda, co, jak to się mówi, co w trawie piszczy. Jeżeli chodzi o mnie, no, tak troszkę dokładniej, to doktorat uzyskałem w 1962 roku na podstawie pracy, która mnie kosztowała prawie 10 lat pracy, pod tytułem Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na nasycenie dielektryczne cieczy dipolowej. Dlaczego tak długo? Dlatego, że badania ciśnieniowe u nas w ogóle nie były wykonywane. To była nowość, nikt nie miał żadnego doświadczenia, a każda próba zmiany urządzenia, no to wymagała olbrzymich prac w technicznych warsztatach i to trwało po prostu. W 69 zostałem mianowany docentem, a 7 lat później uzyskałem stopień doktora habilitowanego. To mianowanie docentem było trochę wymuszone sytuacją, o której może będę miał okazję wspomnieć. Niemniej ten stopień, powiedzmy, no, na uniwersytecie wtedy funkcjonował normalnie. To dzisiaj go w ogóle nie ma, ale wtedy po prostu była to pewna droga do tego ostatecznego tytułu profesorskiego. Od 1955 roku do emerytury byłem kierownikiem naprzód nieformalnej grupy dielektrycznej, a po powstaniu Instytutu Fizyki byłem kierownikiem najpierw, to znaczy byłem kierownikiem zakładu. Najpierw ten zakład nazywał się fizyki jądrowej, dlatego że nasz zespół prowadził pracownię jądrową, a taka była. Takie było założenie, że zakłady będą się nazywały dydaktycznie, to znaczy będą się nazywały tak, jaką pracownię mają pod opieką. Ale udało się po kilku latach przemienić tą nazwę zgodnie z tym, co pracownicy i ja w zakładzie robiliśmy. Mianowicie zajmowaliśmy się dielektrykami ciekłymi, no i w związku z tym zakład ten
został nazwany Zakładem Fizyki Dielektryków. Zresztą na przykład był Zakład Elektroniki i po tym czasie został nazwany Zakładem Elektroniki Kwantowej, bo tym się zajmował. Od 75 roku do emerytury, a więc prawie 25 lat, byłem kierownikiem zaocznego studium fizyki, a z takich powiedzmy bardziej zewnętrznych, może ważniejszych moich funkcji, to był, ponieważ byłem członkiem Wydziału III Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 83-92 byłem sekretarzem tegoż wydziału, no i przez jedną kadencję 83-87 byłem zastępcą sekretarza generalnego PTPN. Oczywiście nie jest to bardzo wiele, no ale jakiś tam miałem przyczynek budowania pewnej więzi między fizykami na posiedzeniach właśnie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. No tu jest taka ciekawostka. Ja jestem autorem tego logo Instytutu Fizyki Molekularnej, które Państwo widzicie i które funkcjonuje już od bardzo dawno. Dziwię się nawet, że ten mój projekt sprzed wielu, wielu lat jakoś jeszcze egzystuje. Jeżeli chodzi o moją żonę, która, jak Państwo widzicie, jest kilka lat ode mnie młodsza, ona już zaczęła studia w całkiem innych warunkach, aniżeli ja. Ja nie zwróciłem na to uwagi, ale ja studiowałem jeszcze według tego tak zwanego starego systemu przedwojennego, który był dziwny. Zresztą o nim kilka słów potem powiem. Natomiast ona studiowała normalnie, tak jak w tej chwili wszyscy, według pięcioletniego planu i ukończyła studia w 1958 roku dyplomem magistra fizyki. Ja skończyłem studia dyplomem magistra filozofii. Ona zresztą tak jak ja, słuchaliśmy jeszcze wykładów znamienitych profesorów starego typu. Ona wykłady doświadczalne profesora Lorii. Ja na tych wykładach robiłem demonstracje, więc też ich słuchałem. Teorię wtedy wykładał profesor Szczeniowski, astronomię profesor Witkowski, a chemię profesor Lewandowski, który specjalnie był profesorem chemii dla niechemików. To znaczy on potrafił tą chemię przedstawić tak, że niechemik ją po prostu rozumiał. Natomiast matematykę wykładali członkowie tej lwowskiej słynnej grupy genialnych, profesor Orlicz i profesor Aleksiewicz. Wykłady tych dwóch profesorów bardzo się różniły. Profesor Orlicz miał wykłady dobre. Profesor Aleksiewicz był artystą, który tworzył te wykłady na poczekaniu. On się czasami mylił, czasami zmieniał, ale widać było, że on żyje tym. Profesor Orlicz, nie chcę powiedzieć, że miał nudne wykłady, ale było to nazwisko. Bożena robiła pracę magisterską pod kierunkiem piekary. Ja pod kierunkiem Szczeniowskiego. Piekary jeszcze wtedy nie było.
promotorem naszych, zarówno jej, jak i mojej pracy doktorskiej, był piekarz. A ona swój doktorat robiła na uniwersytecie. I tutaj była taka dziwna kiedyś historia na Radzie Wydziału, na której byłem, że Rada postanowiła zamknąć przewody doktorskie, które nie zostały wykonane. No i między innymi zamknęli przewód Bożenie Maćkowiakównie, nie wiedząc, że ona w międzyczasie zmieniła nazwisko i zrobiła już ten doktorat pod innym nazwiskiem, natomiast jej otwarcie na jej panieńskie nazwisko było stale no, aktualne i taka osoba w ogóle nic nie robiła. Także czasami są takie dziwne historie. No, habilitowała się w 1974 roku, a tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 1981, pracując przez cały czas w zakładach akademii. A robiła ten doktorat dlatego, mimo że pracowała w akademii, na uniwersytecie, że tak prosił profesor Piekara, który się opiekował zarówno doktorantami uniwersyteckimi, jak i panowskimi. No, jej osiągnięcia są długie, ja już nie będę tego wszystkiego czytał, one są dostępne w internecie, tylko tak skrótowo, że naprzód pracowała formalnie w Poznańskim Zakładzie Fizyki Warszawskiego Instytutu Fizyki PAN. Tak było, coś takiego. To był taki zaoczny, zamiejscowy zakład Warszawy. I tam była w zakładzie dielektryków stałych. W latach 66-73 była kierownikiem poznańskiej pracowni ferroelektryków, która należała do zakładu dielektryków. Potem ta pracownia przemieniła się w zespół problemowy i wreszcie w zakład. Także ona od tego 73 roku aż do emerytury kierowała tym zespołem, który się no, naprzód inaczej nazywał, a w rezultacie nazywał się Zakładem Ferroelektryków, już w Instytucie Fizyki Molekularnej. Z takich rzeczy, która jeszcze obowiązuje, to jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Ferroelectrics Letters i Ferroelectrics Review, wydawane w Stanach Zjednoczonych przez Taylora i Francisa. Te książki, to znaczy okładki książek, które Państwo widzicie, to są trzy jak gdyby mutacje dotyczące elektretów i piezopolimerów. Jej takim bardzo ważnym osiągnięciem jest organizacja, a właściwie współorganizacja razem z profesorem Fouskiem Czechem takich spotkań, które odbywają polsko-czeskich, które oczywiście mają również gości z innych krajów, które się odbywają co dwa lata na przemian w Polsce i w Czechach. Odbywają się one od 70 roku, w tym roku było
zebranie w Czechach. Była również współorganizatorem mitingu ferroelektrycznego w Poznaniu, europejskiego, to był szósty. No, to były lata niezbyt łatwe do organizowania. No, mogę tylko tyle powiedzieć, że ażeby dostać kawę dla uczestników, już nie mówiąc o papierze toaletowym, to trzeba było mieć pozwolenie wojewody czy urzędu wojewódzkiego. No była oczywiście członkiem wielu rad naukowych różnych instytutów poznańskiego, wrocławskiego, różnych komisji, ale to są, powiedzmy, rzeczy tak oczywiste, że prawda, fizyk, który ma już jakieś tam kontakty, jest zapraszany do tego rodzaju gremiów, że już nie będę tego dokładnie. No, oczywiście pracownicy PAN czasami mieli zajęcia dydaktyczne na różnych uczelniach prowadzących takie zajęcia. Ona miała zajęcia zarówno na Politechnice Poznańskiej, jak i macierzystej uczelni w naszym uniwersytecie. A z takich może bardziej egzotycznych to można wymienić, że była zaproszona na 3-miesięczne wykłady do Uniwersytetu w Tokio oraz 2 razy po miesiącu na wykłady do Aleksandrii. To taki był uniwersytet dokształcający. No, jeżeli chodzi o nieżyjącego Wojciecha, to w jego krótkim życiu stosunkowo dużo zrobił. No, zostawił po sobie, poza pracami naukowymi, takie dość przystępne książki, których był współautorem. Autorem 2 z nich był profesor Stankowski. No a ten najmłodszy członek tego zespołu, który tutaj koło mnie siedzi, no również ma już pewien istotny dorobek naukowy. No tutaj są okładki tych monografii, które są jego autorstwa. I trzeba tylko wyraźnie powiedzieć, że jego praca odbywa się już w całkiem innych warunkach, przy całkiem innym oprzyrządowaniu. Ja nie chcę powiedzieć, że jest łatwiejsza, ale no, może cały wysiłek skierować na wyniki, na dociekanie naukowe, a niekoniecznie na lutowanie drutów, co było naszą rzeczywistością. Dzięki grantom, które miał, mógł uczestniczyć jako młody człowiek w kilku interesujących konferencjach i spotkaniach międzynarodowych, między innymi w Cambridge w Wielkiej Brytanii, w Iguazu w Brazylii, to już jest w Krakowie, ale to była międzynarodowa impreza, międzynarodowy meeting dotyczący ferroelektryków. No i ostatnio był w Stanach Zjednoczonych, gdzie był też meeting poświęcony ferroelektrykom. To była prezentacja tego zespołu, ale jeżeli teraz chodzi o tą podstawową rzecz, o której mam mówić, mianowicie o historii, to jeżeli chodzi o
Uniwersytet Poznański to początek dał komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który 30 stycznia 19 roku wydał obwieszczenie o powołaniu z dniem 1 kwietnia Wydziału Filozoficznego takiego wielowątkowego Wydziału Filozoficznego w Poznaniu. To był początek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, a za tych ojców założycieli uznaje się lekarza Heliodora Święcickiego, archeologa Józefa Kostrzewskiego, historyka i językoznawcę księdza Stanisława Kozierowskiego, no i filozofa i krytyka teatralnego Michała Sobeskiego. Z tych czterech panów miałem przyjemność poznać jeszcze archeologa Józefa Kostrzewskiego, który był mistrzem mojej siostry, która studiowała archeologię. Na Wydziale Filozoficznym między innymi utworzono Zakład Fizyki Doświadczalnej, który mieścił się w Minusie. Sobie można wyobrazić, jakie tam były warunki dla doświadczenia w tym zabytkowym właściwie, w tej zabytkowej budowli. Zakład Fizyki Teoretycznej był w Kolegium Raciborskiego przy ulicy Słowackiego, która została całkowicie zniszczona w czasie wojny. Kierownikiem doświadczalnym był profesor Alfred Denizot, a teorii profesor Tadeusz Pęczalski. W 1922 roku utworzono na Wydziale Lekarskim jeszcze trzeci zakład fizyki, którego kierownikiem był profesor Kalandyk, o którym mówiłem. Ta struktura zaczęła mocno pączkować i w 1925 roku z Wydziału Filozoficznego utworzono dwa wydziały, Wydział Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy. Ponieważ wtedy używane były nazwy łacińskie, on się nazywał Wykładem Scientiarum. A zakłady fizyki, zarówno doświadczalne, jak i teoretyczne, z Wydziału Filozoficznego przeszły do tego matematyczno-przyrodniczego. Profesor Denizot zmarł w 1937 roku i wówczas kierownikiem został profesor Henryk Niewodniczański z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Nie był w Poznaniu długo, dlatego że w 1939 roku został powołany na kierownika zakładu fizyki w swoim Uniwersytecie Macierzyńskim, do którego wrócił. Także Poznań właściwie w roku 1939 miał wolną katedrę i zakład fizyki doświadczalnej. Po II wojnie światowej zakład fizyki teoretycznej nadal był kierowany przez profesora Pęczalskiego, który wtedy żył, ale był bardzo chory i on w ogóle pracy nie podjął. Natomiast formalnie katedra była obsadzona. A jeżeli chodzi o całe mienie fizyki doświadczalnej, znalazło się w rękach kuratora, którym został profesor chemii fizycznej naszego uniwersytetu, profesor Gałecki. Profesor Gałecki trochę zawsze był na bakier z fizyką, więc się bardzo cieszył, że dostał bardzo dużo przyrządów fizycznych. Profesor Niewodniczański był w Poznaniu po wojnie, jak się repatriował z Wilna, ale nie zdecydował się tutaj odbudowywać tej części fizyki i przyjął raczej bardziej lukratywne zaproszenie do Krakowa, do Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie już ta fizyka była no, na jakim takim poziomie,
No i przede wszystkim nie była zniszczona, bo Kraków nie był zniszczony. Ja na jedno chciałem zwrócić uwagę. W bibliotece cyfrowej wielkopolskiej jest skład Uniwersytetu Poznańskiego z roku 1946. I on jest dokładnie, tam jest dokładnie zaznaczone, że to jest stan na 1 maja tegoż roku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że według, jakby ktoś historię pisał na podstawie tego składu uniwersyteckiego, to by powiedział, że to, co ja mówię, to są absolutne bzdury. Dlatego, że w tym składzie wszystkie katedry są obsadzone, wszystkie zajęcia są prowadzone, a więc fizyka ma się doskonale. Oczywiście prawda jest taka, że skład był ten zrobiony na określony dzień, zgodnie z danymi kwestury. W 1945 roku przyjechał profesor Szczepan Szczeniowski, który był profesorem fizyki teoretycznej w Wilnie, ale tu został kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej, jako że teoretyczna miała swojego kierownika. No, dostał pracowników takich, jacy wtedy się zgłaszali, a więc to byli zarówno absolwenci uniwersytetów, które znalazły się za granicą, a więc Wilna i Lwowa, oraz tych, którym się wydawało, że ich praca ma być na uniwersytecie. I teraz rzecz ciekawa. Mianowicie w roku 1948 Szczeniowski dostał nominację na profesora fizyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja już wtedy byłem w zakładzie i pamiętam tą olbrzymią niepewność, czy on tą nominację przyjmie, czy z niej zrezygnuje. No ona była nieporównywalna z tym, co miał. Tutaj to była fizyka w rozsypce, tam było kilku profesorów fizyki, między innymi właśnie Niewodniczański. Ale profesor Ajdukiewicz potrafił jakoś przekonać profesora Szczeniowskiego, żeby został, i on został. Myśmy wtedy wszyscy odetchnęli z ulgą. Do roku akademickiego 1948-1949 studia odbywały się w tak zwanym starym programie, który był kompletnie inny aniżeli obecny. Przede wszystkim nie było określonego czasu trwania studiów. Mówiło się, że to tak jest 4 lata, ale w czasie 4 lat to praktycznie nikt nie skończył. Nie było pojęcia roku studiów, nie było pojęcia planu studiów, nie było pojęcia żadnych średnich. Po prostu były to wolne studia, a zaliczenia roku, żeby można było jak gdyby studiować na następnym roku, niezależnie czy to był 2., 5. czy 15. Po wojnie do tego zaliczenia wystarczyły tylko podpisy. Ileś tam godzin, nie pamiętam, wykładowców pod wykładami. Ponieważ wykłady nie były obowiązkowe, więc to była absolutna formalność. Przed wojną troszeczkę było inaczej, dlatego że studia były płatne. Więc oczywiście można było studiować ile kto chciał, ale oczywiście za każdy rok trzeba było zapłacić. Jeszcze była jedna różnica między obecnymi a tamtymi, że w zasadzie wykładali i egzaminowali tylko profesorowie. No, moja matka studiowała farmację w Warszawie i mówiła, że mieli tam jakieś
ćwiczenia z fizyki, że na te zajęcia farmaceutów, przychodził profesor Pieńkowski, no żeby się przyglądać, czy dobrze są prowadzone, a on był dyrektorem Instytutu Fizyki tego no, podstawowego, więc to widać, jak to. To jest moja książeczka legitymacyjna, ona się bardzo różni od tych, co w tej chwili, tych indeksów, które istnieją. Przede wszystkim pierwsza strona była po łacinie. Po uzyskaniu dyplomu magistra filozofii trzeba było zaliczyć tak zwane egzaminy magisterskie. To była, one, to ministerstwo określało dla każdego studium inne. Dla fizyki były filozofia, dwie matematyki, fizyka doświadczalna, teoretyczna i mechanika teoretyczna. Dlaczego mechanika teoretyczna była oddzielna, tego nikt nie wiedział, ale tak było. Oraz pewne dodatkowe egzaminy, które miał prawo dodać dziekan. W naszym przypadku była to geometria analityczna, krystalografia i chemia. No i potem, jak już wszystko było zdane, można było przystąpić do egzaminu magisterskiego z obroną pracy magisterskiej, no i uzyskać dyplom. Jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne, to po wojnie najszybciej była uruchomiona pierwsza pracownia i tutaj jest olbrzymia zasługa jej kierowniczki, pani Marty Lubienieckiej, która tą pracownię po prostu prowadziła no, bardzo sprawnie. To była wtedy najlepsza pracownia studencka, jaką widziałem. Profesor Szczeniowski również miał wiele różnych zajęć i tą tak zwaną drugą pracownię on właśnie prowadził. To była pracownia bez własnych pomieszczeń, a więc właściwie była tak sporadycznie. Te ćwiczenia były ustawiane w różnych miejscach, tam gdzie było trochę jakiegoś luzu. Ćwiczenia rachunkowe, które miały swoją historię, prowadził Włodzimierz Mościcki, bratanek prezydenta, a biblioteką interesował się pan Flatow. No jak wyglądała pierwsza pracownia wtedy, no to tutaj państwo widzicie na tym zdjęciu. No było ciasno, były takie archaiczne przyrządy, ale wszystko było bardzo precyzyjnie określone. Rachunek błędu był absolutnie wymagany, także dydaktycznie ona była na bardzo wysokim poziomie, jak na ówczesne warunki. Tutaj państwo widzicie no, nowoczesny przyrząd optyczny i tego studenta, który na tym precyzyjnym przyrządzie ogląda widma optyczne. Profesor Szyniowski w pierwszych latach wykładał fizykę doświadczalną w dwuletnim kursie, to znaczy jednego roku była pierwsza część, drugiego następna. No, jeżeli ktoś zaczął akurat w tym roku, gdzie była druga ta część, to albo na nią chodził, albo czekał rok na część pierwszą. Oprócz tego wykładał niektóre części fizyki teoretycznej. To był wykład tylko dla fizyków, tamten doświadczalny to był i dla fizyków, i dla matematyków, i dla chemików. Miał seminaria zarówno z fizyki doświadczalnej, jak i teoretycznej. No i egzaminował zarówno fizyków, matematyków, jak i chemików. Ponieważ studentów wtedy było bardzo dużo, tych egzaminów miał właściwie codziennie. Mało tego, żeby były dla studentów trochę łatwiejsze, on dzielił tą fizykę na te klasyczne części, a więc doświadczalną i teoretyczną dzielił mniej więcej na 5 części, a więc tutaj
No, jeżeli chodzi o fizyków i chemików i matematyków, to trzeba było tych ilość egzaminów w stosunku do studentów pomnożyć przez 5. No, jeżeli chodzi o teoretyczną, to tylko fizyków. Oprócz tego, właściwie jak wchodziło się do jego gabinetu, no on zawsze coś pisał. Pisał najrozmaitsze recenzje doktorskie, habilitacyjne, to znaczy nie, wtedy nie było pojęcia doktor habilitowany, tylko habilitacja, ale też recenzowana i tak dalej, i tak dalej. W 50 roku zostałem za swoją zgodą powołany na stanowisko zastępcy asystenta. Był to najniższy stopień pracownika uniwersyteckiego, który miał wszystkie przywileje, te co wszystkie inne stopnie. No, ten pracownik był pracownikiem państwowym, miał legitymację pracownika państwowego. No a w tym okresie jeszcze jeden przywilej, mianowicie kartkę żywnościową dla osób pracujących. Do czego ci młodzi asystenci byli wtedy używani, w cudzysłowie, do różnych prac administracyjnych. Tutaj na przykład jest zdjęcie, gdy ja piszę na maszynie, przepisuję właściwie na maszynie pod dyktando inwentarz zakładu. Koniec studiów. Wtedy otrzymywało się nakaz pracy i skierowanie do pracy. No, tu jest ten oryginalny kwitek, na którym ja zostałem skierowany do pracy na Uniwersytet Poznański. No i mój dyplom, który no, nie jest całkowicie zgodny z prawem, dlatego że w jesienich, no jakoś to tak nie wychodziło, żeby pójść do administracji i prosić o dyplom, dlatego że wiadomość o tym, że skończyłem studia, to oczywiście kwestura dostała automatycznie. No i ten dyplom jest napisany na oryginalnym formularzu, natomiast nieoryginalna jest tylko pieczęć, która już jest nie Uniwersytetu Poznańskiego, a Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No ale na taki szczegół to zwykle nikt nie zwraca uwagi. Mam nadzieję, że nie zgaśnie mi to skomplikowane urządzenie. No i teraz taka ciekawostka. Po studiach byłem przyjęty, czy byłem powołany na stanowisko pomocniczego pracownika nauki. I odpowiednia komisja uniwersytecka nadawała tytuły naukowe asystenta, starszego asystenta czy adiunkta. I tutaj jest właśnie ten akt nadania tytułu asystenta. I żeby to było, prawda, żeby ktoś nie myślał, że to tak było automatycznie, to na tym piśmie jest na dole adnotacja, że ten tytuł jest ważny wtedy, gdy Komisja Kwalifikacyjna Warszawska do 2 miesięcy nie zgłosi sprzeciwu. Także
mogę powiedzieć, że to jest oficjalny tytuł naukowy, prawda? Asystent, potem starszy asystent, już adiunkta nie, bo widocznie już ta ustawa się skończyła. No i teraz w roku akademickim 49-50 nastał całkiem nowy system studiów. Studia były dwustopniowe, 3 lata bez tytułu dla wszystkich studentów i 2 lata magisterskie dla 10 najlepszych. Ale warunek był taki, że musi być do realizacji co najmniej 2 profesorów. U nas nie było, był jeden, a więc pierwsi absolwenci, to znaczy pierwsi studenci, którzy zostali przyjęci na studia w tymże roku akademickim, u nas mogli tylko zaliczyć 3 lata, a resztę, ci najlepsi, musieli szukać w innych, te możliwości dokończenia w innych uniwersytetach. I takich biedaków było 2, którzy jeden skończył na UJ-cie, a drugi w Warszawie. Oczywiście te pełne studia były wymagane, no jeżeli chodziło na przykład o zatrudnienie w szkolnictwie wyższym, a tych fizyk w Poznaniu się narobiło więcej, dlatego że uniwersytet się podzielił, to znaczy podzielono. Uniwersytet była, z uniwersytetu zrobiła się Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza Akademia Ekonomiczna. Nie mówiąc o tym, że za chwilę powstają pracownie panowskie i też będą potrzebowały, a tutaj nie ma absolwentów. I dlatego Szczeniowski szukał możliwości pozyskania jakiegoś profesora fizyki. Bardzo namawiał swego kolegę z Warszawy, Stanisława Mazura, który był aktualnie w Londynie, ale on kilka razy odmówił i prywatnie, i urzędowo. Ale za kilka lat przyjechał i się zaklimatyzował we Wrocławiu. Natomiast zgodził się przyjść do Poznania profesor Loria z Wrocławia. On był tam prorektorem do spraw uniwersyteckich, bo tamta Politechnika Uniwersytet tworzyły jedną uczelnię i miały jednego rektora i 2 prorektorów od jednej i drugiej uczelni. On był od właśnie Uniwersytetu, ponieważ on był pochodzenia żydowskiego, przez całą wojnę się ukrywał, był po prostu zmęczony życiem, tak to trzeba powiedzieć. On się bardzo starał, bardzo pracował nad sobą, ale to widać było, że to już jest człowiek no, właściwie wykończony. Więc zgodził się tutaj, no bo wydawało mu się, że tu będzie lżej. On się zgodził, natomiast bardzo trudno było wywalczyć zgodę ministerstwa, które nie chciało go puścić z Wrocławia. Jak przyszedł Loria, no to już były możliwe te studia 3 plus 2, no i wtedy no, tymi pierwszymi absolwentami tych 5-letnich studiów był późniejszy dyrektor Instytutu Fizyki, profesor Kielich, państwo Fechnerowie, profesor Kociński, który jest w tej chwili emerytowanym profesorem Politechniki Warszawskiej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pracę naukową przed tym 52 roku, w którym Loria przyszedł, to właściwie ona, tak mówiąc prawdę, nie istniała. Dlatego, że wszyscy pracownicy byli zajęci absolutnie dydaktyką od rana do wieczora.
Trzeba pamiętać, że wtedy w ogóle nie było wolnych sobót, a więc cały tydzień od rana do wieczora był zajęty dydaktyką. Mało tego, wtedy były jeszcze dwa studia, dwa rodzaje studiów, było te stare i te nowe, a więc zajęć było bardzo dużo i bardzo było trudno. No a oprócz tego w ogóle aparatury takiej z prawdziwego zdarzenia nie było. To prawda, jeden z naszych pracowników, magister Józef Gryczak, który przed wojną zaczął doktorat na temat rozpraszania elektronów, znalazł swoją aparaturę gdzieś tam w piwnicy i próbował ją odczyścić i uruchomić, ale to się jednak nie udało. W 1947 roku Szczeniowski zlecił wtedy już magistrowi Mościckiemu, ja mówię wtedy już, dlatego że Mościcki przyszedł do Poznania jako student i tutaj w Poznaniu zrekonstruował swoją pracę i zrobił magisterkę. Zorganizowanie pracowni promieniowania kosmicznego. Szczeniowski interesował się promieniowaniem kosmicznym jeszcze sprzed wojny. Brał udział w przygotowaniu tego słynnego lotu stratosferycznego balonem Gwiazda Polski, który miał w 1938 roku wystartować, a który się przy starcie spalił. No, po wojnie, będąc w Anglii, też tym zainteresował się stanem tych badań promieniowania kosmicznego i od profesora Powella, który prowadził badania promieniowania kosmicznego metodą klisz jądrowych, to znaczy detektorem były klisze jądrowe, dostał taką paczkę klisz, którą przechowywał z wielkim pietyzmem w kasie pancernej. I to laboratorium, które miał zrobić Mościcki, no miało być zaczątkiem prac naukowych na temat promieniowania kosmicznego. Oczywiście wtedy przyrządów do tych badań w ogóle nie było, także co prawda jakoś udało się to uruchomić badania stężenia w promieniowaniu kosmicznym izotopu węgla C14. Niemniej były to bardzo, bardzo taka aparatura, no, taka samodziełka, która wymagała bardzo ostrożnego obchodzenia z jednej strony, a poza tym była bardzo kapryśna, ale na tej aparaturze udało mu się zrobić doktorat. Tutaj na tym zdjęciu widać w tle taką plątaninę szklanych rurek służący. To było stanowisko do napełniania detektorów Geigera, Millera. Wtedy to był podstawowy detektor elektryczny promieniowania kosmicznego. Ten doktorat udało mu się, to znaczy Mościckiemu, obronić jeszcze według starego programu w 1951 roku. Wtedy doktorat nadawał rektor i od rektora zależało, czy przyjmie pracę, czy ją odrzuci. No w ogóle właściwie nie było poza rektorem, jeżeli chodzi o doktoraty, innego no jakiegoś decyzyjnego punktu. W 50 roku dostałem temat pracy magisterskiej od Szczeniowskiego, metoda kliszowa badania promieniowania kosmicznego. Były klisze, był chętny do zrobienia, więc dlaczego nie zaproponować taki temat.
żeby było jeszcze no, troszkę bardziej weselej, w roku 51 profesor Szczeniowski włącza tą naszą pracownię promieniowania kosmicznego do organizowanej międzynarodowej sieci laboratoriów odczytujących emulsje jądrowe, te klisze jądrowe, kierowaną, ta sieć była kierowana przez profesora Powella w Bristolu, a tym, który wiedział, jak to się robi, był pracownik Warszawskiego Instytutu Fizyki, wówczas doktor Danysz, to znaczy ja mówię wówczas, on był doktorem wtedy, który właśnie wrócił od Powella. Ja zostałem do niego wydelegowany, żeby się dowiedzieć, jak to się robi, na czym to polega i tak dalej, i tak dalej. No, wtedy przy okazji widziałem pod mikroskopem to jego odkrycie hiperjąder, którym się wtedy pasjonował razem z Pniewskim. No i no, po wielu godzinach mniej więcej wiedziałem, o co chodzi i wiedziałem, że to jest raczej w naszych warunkach bardzo trudna rzecz do zrobienia. No, w 1953 roku nastąpiła zmiana kierownictwa katedry, kierownikiem został Piekara, no i pracownia promieniowania kosmicznego została zlikwidowana. Moja praca magisterska na szczęście już była załatwiona, to znaczy już byłem po dyplomie, no ale wszystkie przygotowania, które zrobiłem, zebrana literatura i tak dalej, no, poszła do kosza. Miałem wtedy około 700 pozycji literaturowych, wiele obrazków. No, no to jest Piekara. Piekara przyszedł z Gdańska. No, fama głosi, że nie mógł znaleźć wspólnego języka z drugim profesorem, który był w Gdańsku, mianowicie profesorem Adamczewskim. Oni robili rzeczy trochę podobne, ale całkiem innymi metodami. Obaj pracowali w fizyce dielektryków ciekłych, tylko Adamczewski badał przewodnictwo, natomiast Piekara własności dielektryczne. No, jeden i drugi przekonywał, że on ma rację i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie dlatego no, Piekara przeszedł do innego ośrodka, gdzie nie było tej, no, tego zarzewia, bo tej w ogóle nie było. To, no. Oczywiście nikt tutaj nie miał pojęcia o dielektrykach ciekłych, także dla wszystkich to była absolutna nowość, ta tematyka. Piekara przed wojną był docentem prywatnym, tak zwanym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było takie niby stanowisko, niby nie. Mianowicie Uniwersytet Jagielloński pozwalał mu wykładać, bo docentura to było po prostu możliwość wykładania za darmo, dlatego mówiło się, że jest prywatny. Mało tego, on miał nawet obowiązek raz rocznie mieć wykład za darmo, żeby nie stracić tego prawa. I właściwie to było wszystko. Ale zawsze mógł mówić, że jest docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a właściwie był nauczycielem w Rydzynie, takiej bardzo prestiżowej szkoły średniej dla no, bardzo zdolnych i bardzo wysoko postawionych uczniów. W roku 1957-58 do programu dołączono
do programu studiów fizyki dołączono pracownię jądrową. To znaczy, no, pomiar promieniowania, tam jakieś takie proste inne zagadnienia. No i ta pracownia została u nas włączona na początku w pracownię tak zwaną trzecią, to znaczy to była pracownia magisterska, ale okazało się, że to nie jest możliwe, dlatego że od samego początku ta pracownia była oddzielnie finansowana przez ministerstwo. Były specjalne pieniądze zaadresowane tylko na wyłączność pracowni jądrowej. Dlatego można było po pierwsze ją no, w pewnym sensie dobrze wyposażyć, a po drugie musiała być oddzielna. I tą pracownią, to znaczy mnie zaproponowano, żebym zajął się organizacją tej pracowni, jako że byłem wtedy no, nieformalnie członkiem tej pracowni promieniowania kosmicznego. No, ja rzeczywiście w jakiś tam sposób zajęłem się tą sprawą. No i dzięki temu funduszowi udało się zrobić dość taką porządną jednostkę dydaktyczną, która potem przez różne gremia kontrolujące była uznana za najlepszą w Polsce, poza oczywiście uniwersytetami, w których były studia fizyki jądrowej, u nas nie było. Na początku pracownia ta miała 3 pokoje po drugiej pracowni, która dostała więcej w innym części gmachu, a potem dostaliśmy pół piętra w kolegium matematykum przy ulicy Matejki. Było to o tyle niewygodne, że to było poza naszym gmachem, bo fizyka była wtedy w chemikum, ale tam było bardzo duże pomieszczenie, było 8 pokoi, no w sumie to prawie 180 metrów kwadratowych. No takim no, pewnym zobowiązaniem przyjętym przeze mnie była zgoda na odbycie stażu dotyczącego dydaktyki w pracowni jądrowej na Uniwersytecie Moskiewskim. Byłem 3 miesiące, miałem być tam szkolony. Szkolenie odbywało się w ten sposób, że tam było 4 kolegów z różnych uniwersytetów. Przychodziliśmy rano do tejże pracowni, otrzymywaliśmy odpowiednie materiały, tam preparaty promieniotwórcze, detektory i tak dalej od laboranta. Wskazywał stół, na którym to ćwiczenie jest ustawiane i tyle go widzieliśmy. Także myśmy szkolili sami siebie. Niemniej no, dużo z tego wyniosłem. Między innymi miałem możliwość zrobić powtórki doświadczenia Joliota i na stole laboratoryjnym zrobić rozszczepienie jąder uranu. Własnymi rękoma zabezpieczonymi tylko lateksowymi rękawiczkami. To było, do dziś dnia uważam, że to było największy wyczyn mój eksperymentalny, który w tej chwili jest absolutnie niemożliwy, bo żadna komisja BHP na coś takiego by się nie zgodziła. No i po usytuowaniu się tej nowej kadry profesorskiej, praca naukowa od roku 52 była związana z następującymi zagadnieniami. Katedra pierwsza, doświadczalna,
kierowana przez piekary, dielektryki ciekłej i ferroelektryki, katedra druga kierowana przez profesora Lorię, ferromagnetyzm, ale prace doświadczalne, no i teoretyczna ferromagnetyzm. Tutaj na marginesie warto powiedzieć, że profesor Szczeniowski bardzo silnie zabiegał o tym, żeby ferromagnetyzm był włączony w te zagadnienia sponsorowane i właściwie dzięki niemu ferromagnetyzm jest na uczelniach i ma się dobrze. Elektryki ciekłe to na początku była kontynuacja badań profesora Piekary z Rydzyny, przede wszystkim powtórzenie, a więc własności liniowe i nieliniowe. Nieliniowe to wtedy się nazywało nasycenie dielektryczne, a parametrami zewnętrznymi była temperatura i pole elektryczne. A oprócz elektrycznych metod jeszcze było rozpraszanie światła. Ferroelektryki to był nowy temat, który rozpoczął się w Gdańsku. No i te ferroelektryki były w postaci albo kryształów monodomenowych, albo to znaczy prawie monodomenowych, albo w postaci ceramiki. Ceramika była u nas robiona właściwie na miejscu. Jeżeli chodzi o kryształy, to trzeba było żebrać po laboratoriach, które je wytwarzały, albo angielskie, albo rosyjskie, albo czeskie. Nowość, która została po kilku miesiącach wprowadzona, to był czynnik zewnętrzny, mianowicie ciśnienie hydrostatyczne do badań dielektrycznych, do badań, to znaczy do dielektryków ciekłych. To mnie przypadło w udziale ferroelektrycznych, to głównie Klimowski. Zresztą jego prace do dziś są cytowane. No i oprócz tego taką nowością to było tworzenie stałych roztworów ferroelektrycznych i tym się zajmował uczeń profesora Piekary z Gdańska, który się przeniósł do Poznania, mianowicie kolega Pająk, późniejszy dyrektor naszego instytutu. Tutaj tak nawiasem mogę powiedzieć, że oprócz tego głównego miejsca w gmachu, mieliśmy jeszcze takie dodatkowe miejsce w takim baraku na podwórzu, który oficjalnie nazywał się pawilonem. Była to pozostałość po ekipie remontowej. To był barak do rozbiórki, ale jakoś Hełkowskiemu udało się przekonać, ażeby ten barak nie rozbierano, tylko go tam wyporządzono i część była przystosowana do badań fizycznych, a część to chyba dostali chemicy. I po odejściu Hełkowskiego do Uniwersytetu Śląskiego to miejsce przypadło mi w udziale i ten Zakład Fizyki Dielektryków do momentu przeniesienia na Morasku był w tym pawilonie w El Baraku. Dielektryki ciekłe zostały mi właściwie przydzielone na pierwszym takim spotkaniu pracowników przydzielonych do piekary, tak spod dużego palca. To tak było, pan będziecie się zajmować dielektrykami ciekłymi, pan będziecie się zajmować ferroelektrykami. Ponieważ nikt właśnie nie wiedział, na czym dowcip polega, więc nikt nie oponował, no bo to i tak było wszystko. Na czym polegała ta praca? Praca polegała przede wszystkim na tym, że trzeba było zgromadzić literaturę, zaprojektować aparaturę pomiarową, zrobić tą aparaturę pomiarową, a przedtem zgromadzić wszystkie potrzebne do jej budowy elementy. No więc dlatego te prace trwały, a trwały. To są fotografie moich pierwszych kondensatorów pomiarowych cieczowych i uważam, że ten
ciśnieniowy po prawej stronie to jest największe moje osiągnięcie eksperymentalne, dlatego że jak byłem w laboratorium Vereshchagina w Moskwie przy okazji tego pobytu jądrowego, który był jednym z dwóch, to znaczy prowadził jedno z dwóch światowych laboratoriów wysokich ciśnień. I pytam się, jak można oddzielić ciecz badaną od cieczy przekazującej ciśnienie, to on mi powiedział, że on nie ma żadnego pomysłu. To, co on robił kiedyś, to było oddzielenie jakiegoś tam smaru ciekłego od tej cieczy przekazującej ciśnienie i oddzielenie było za pomocą balonu gumowego. Co oczywiście w naszych warunkach była rada kompletnie. Nie. No, podstawową trudnością było zmierzenie czy zbadanie zmiany gęstości odciśnienia i udało mi się zaprojektować taką, właściwie zaadaptować metodę wagi hydrostatycznej, która była stosowana do gęstości gazów, do gęstości cieczy z odczytem elektrycznym, a wagę tą zrobił inżynier Gerschel. No to są te wyniki ciśnieniowe. Nie będę już tego omawiał, szkoda czasu, ale chciałem tutaj powiedzieć, że badania cieczowe były wtedy absolutnie nie przyjmowane do żadnych żadnego sponsoringu, żadnych grantów, żadnych innych pieniędzy dostać na ciecze nie można było. No i tak kiedyś utyskując w towarzystwie wtedy docenta Kielicha, on miał granty, że ja nie mam nie pieniędzy, on mi czasami pożyczał jakieś tam pieniądze. On mówi, no przecież badacie przejścia przemiany fazowe ciało stałe ciecz. No przecież wystarczy rysunek odwrócić o 180 stopni i pieniądze się znajdą. No i rzeczywiście, jeżeli rysowaliśmy tak, jak jest po lewej stronie, to na takie pomiary pieniędzy nie było. Natomiast jeżeli ten sam rysunek narysowało się odwrotnie, gdzie naprzód było ciało stałe, a potem była ciecz i nazwało badanie przemiany fazowe ciecz ciało stałe, ciało stało ciecz, no to były granty i wtedy, co prawda to się nazywało węzłówki, badania węzłowe, miałem w badanie węzłowe, miałem pieniądze. Przez takie głupie przemieszczenie. W 1954 roku utworzony został Zakład Ferroelektryków i Magnetyków w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, ale zakład ten mieścił się w Poznaniu. Kierownikiem był Szeniowski. Niedługo potem rozdzielił się na dwa, na magnetyków i dielektryków. No, magnetyków był Szeniowski, a dielektryków był Piekara. I oba zakłady były w Poznaniu. Oba zakłady nie miały swego lokum. Oba zakłady były po prostu w pomieszczeniach uniwersyteckich. Było tak, że na jednym stole stał jeden przyrząd danego zestawu, który był kupiony z pieniędzy uniwersyteckich. Obok był przyrząd kupiony z pieniędzy panowskich, no razem tworzyły jedną aparaturę i razem mierzyli albo jedni, albo drudzy, albo razem, rozmaicie. To wtedy była absolutna symbioza. I dlatego, że no, już były jakie takie fundusze, jakie takie
kadrowe możliwości, ta praca naukowa zaczęła się rozwijać dość spontanicznie. Oprócz tego jeszcze magistranci byli, a więc wszystko było ładnie. Za wyjątkiem tego, że zarówno Piekara, jak i Szczeniuskiego ściągnęło do Warszawy. Odkładali swój wyjazd, ale w rezultacie go zrealizowali i jeden i drugi z Poznania wyjechali. Ale zostawili po sobie właściwie porządek. Znaczy, zostawili pewną kadrę, która była gotowa do pracy, potrafiła już coś robić, miała już odpowiednie kwalifikacje, a więc tak źle nie było. Piekara przed jeszcze swoim odejściem bardzo zabiegał o tym, żeby te panowskie laboratoria miały swoje lokum. Widzę, że tu się coś przestawiło. Ale to tam nieistotne. I rzeczywiście te trzy zakłady, bo jeszcze był teoretyczny, to, przepraszam, trzy zakłady, dlatego nie teoretyczny, tylko radiospektroskopia wydzieliła się z dielektryków, to pod kierunkiem, ta grupa pracowała pod kierunkiem Stankowskiego i te trzy jednostki znalazły jakieś tam prowizoryczne pomieszczenia, no i ta symbioza taka całkowita się z uniwersytecie się zakończyła. No ale to była znowuż prowizorka, no bo to były trzy różne lokalizacje i wszyscy pracownicy panoscy, no i kierownictwo oczywiście marzyło o własnym gmachu. No i to się ziściło w 71 roku, gdy rozpoczęto budowę gmachu przy ulicy Węglinieckiej, w którym miały się pomieścić te zakłady. Seniorem budowy została Bożena, która no, bardzo intensywnie walczyła o realizację, co nie zawsze było takie łatwe. Uroczystego otwarcia tego gmachu dokonał profesor Labuda, który był wówczas prezesem oddziału poznańskiego PAN, i profesor Kołodziejczak, który był sekretarzem Wydziału Trzeciego. Natomiast Instytut Fizyki Molekularnej swoją osobowość prawną uzyskał po zatwierdzeniu wniosku prezydium PAN przez premiera. I od tego czasu na ulicy wówczas Węglinieckiej mieścił się Instytut Fizyki Molekularnej PAN, a ulica Węgliniecka przemianowana została na ulicę Mariana Smolochowskiego. Jest teraz takie pytanie, dlaczego Instytut Fizyki Molekularnej jest na jednym końcu Poznania, a Instytut Fizyki Uniwersyteckiej jest na drugim końcu Poznania. Otóż to jest pokłosie pierwotnej lokalizacji miasteczka uniwersyteckiego, które miało być tutaj niedaleko. Ponieważ teren był bardzo mały, miasteczko byłoby najmniejsze w Europie, z tej lokalizacji zrezygnowano i wybudowano na Morasku. No ale Instytut Molekularny już był, fizyki molekularnej już stał i w związku z tym jest taka sytuacja, jaka w tej chwili jest. No, tu jest to, co ja mówiłem, to co oni zostawili odchodząc. No, na tym dolnym zdjęciu po lewej stronie widać, że przy budowie, a właściwie to była budowa parkingu,
uczestniczyli zarówno pracownicy panoscy, jak i uniwersyteccy. Ten w białym fartuchu to niby ja jestem. A po prawej stronie widać gorącą dyskusję między kierownikiem budowy, ten pan, którego słabo widać, taki czarny rękaw tam po lewej stronie wystaje, no i seniorem budowy, który widocznie roztrąca tychże pracowników, bo ma strasznie surową minę. No i na koniec, proszę Państwa, chciałem krótko powiedzieć o bardzo śmiesznej historii. Mianowicie 6 kwietnia 1965 roku dostałem całkiem nieoczekiwaną delegację, właściwie pełnomocnictwo. Byłem tam na tym papierze napisane, że jestem pełnomocnikiem Uniwersytetu do spraw budowy reaktora jądrowego w Poznaniu. No, o tym epizodzie fizyki w Poznaniu mało kto wie, dlatego że jak wiadomo, reaktora w Poznaniu nie ma. Natomiast no, ta delegacja była podpisana przez rektora, co dziwniejsze, nie jest podpisana przez dziekana, nie była wiadoma dyrektorowi instytutu, nie ma klauzuli tajności, więc to jest takie jak gdyby prywatna delegacja rektora. No wszystko jedno. To była inicjatywa partyjna. Wtedy pierwszym sekretarzem PZPR był niejaki pan Szydlak, przepraszam, towarzysz Szydlak, który podobno wymógł w jakimś posiedzeniu w Warszawie, żeby w Poznaniu ten reaktor był. Oczywiście tu nikt na to nie był przygotowany i właściwie tym motorem, który tą sprawę przez bardzo długi czas prowadził, był inżynier Jarnot, który był zawodą geodetą, a który był dyrektorem tutaj oddziału poznańskiego Polonu. To znaczy, to była instytucja wykonująca urządzenia do techniki, znaczy wykorzystany w techniki jądrowej. Ponieważ przepychanki były bardzo wielkie, dlatego że tu właściwie powstawały różne komisje. Jedne komisje zwalczały ustalenia drugich komisji, dlatego że wydawało się, że są niedobre. No przede wszystkim założenie było śmieszne. Założenie było takie, że 20% to będzie do nauki, dla nauki, a reszta to będzie dla przemysłu. Przemysł nie wiedział, do czego ten reaktor służy i tak dalej, i tak dalej. Ale w październiku 1968 roku była podpisana trójstronna umowa już. Mianowicie miasto dawało teren, pełnomocnik rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej, projekt reaktora, dostawę, montaż, wsad paliwa i rozruch, a Ministerstwo Szkolnictwa było inwestorem, a więc wydawało się, że już. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Seniorem budowy zrobiono wtedy docenta Bolesława Wojciechowicza z Politechniki. On był potem rektorem, jeszcze za czasów tego reaktora. No, jak to było załatwiane, to świadczy o tym, że ja zostałem członkiem wszystkich jednostek, które się tym zajmowały, w ogóle nie, na przykład NOTU, gdzie w ogóle nie składałem żadnego
wniosku. No i tak dalej. To tam szkoda czasu na to. Ważne jest tylko ostatnie zdanie, które napisałem. A może jeszcze przedtem pokażę, że wydrukowano taką broszurę, którą rozdawano, broszura pod tytułem Koncepcja środowiskowego ośrodka jądrowego w Poznaniu. Była lokalizacja, była przy cmentarzu na Miłostowie. No i teraz, co napisałem na samym końcu. Jak można było przypuszczać, z planowanego przedsięwzięcia nic nie wyszło, ale bliższa współpraca z dyrektorem Jarnotem spowodowała, że Polon przekazywał naszemu zakładowi fizyki jądrowej, bo jeszcze wtedy ta nazwa urzędowała, szereg urządzeń ich produkcji, znaczy Polonu, które z jakichś powodów zalegały magazyny. Były to urządzenia przeznaczone głównie dla przemysłu, ale część po niewielkiej adaptacji nadawała się jednak do ustawiania nowych ćwiczeń w studenckiej pracowni, a niektóre głównie na detektory. Muszę powiedzieć, że myśmy wtedy mieli nadmiar detektorów promieniowania jądrowego, których w ogóle na rynku nie można było kupić. No i to był jedyny właściwie zysk dla uczelni z tego całego przedsięwzięcia. No, jak wynika z ekranu, dobiegliśmy do końca. Jeżeli mówiłem za dużo, przepraszam, jeżeli Państwa to zaciekawiło, to jestem szczęśliwy, a jestem również szczęśliwy z tego powodu, o którym wspomniał Pan Przewodniczący, mianowicie, że prowadzi ten mój to moją wypowiedź, mój były doktorant, który ma tak olbrzymie osiągnięcia w badaniu Helu, jak to słyszałem dwa dni temu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi, bo to rzeczywiście w kontekście łączenia pokoleń poprzez fizykę, no niesamowity wykład, niesamowity zbiór danych. Ja muszę powiedzieć, że z podziwem słuchałem, zresztą już nie po raz pierwszy, bo historię w wydaniu profesora Hilchera, właśnie tej fizyki poznańskiej, może w nieco mniejszym wydaniu, ale już miałem okazję kilka razy wysłuchać, między innymi dwa lata temu w czasie jego 90. urodzin. Fantastyczne spotkanie, na którym też profesor Hilcher przedstawiał swoje wspomnienia. No i dzisiaj rzeczywiście pełen zestaw już, przegląd przez wiele lat, za co bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. No i myślę, że teraz czas na zadanie pytania, które oczywiście kierowane jest do naszych słuchaczy i za odpowiedź, na które zostaną, poprawną odpowiedź, zostaną wysłane koszulki naszego obozu. A więc kto w Poznaniu miał pierwsze publiczne wykłady o tematyce fizycznej ilustrowane doświadczeniami w XVIII wieku? To jest pytanie, które wybrał profesor Hilcher na dzisiaj, a odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres latoshelem2020, ta tak zwana małpa, gmail.com. latoshelem2020 oczywiście pisane jednym ciągiem. Teraz myślę, że przyszedł czas na pytania dla pana profesora, jeżeli możemy
poprosić jeszcze o chwilę obecności przed kamerą i mikrofonem, to oddamy teraz głos naszym słuchaczom, którzy na pewno będą chcieli o coś pana profesora zapytać. Ja jeszcze tak na koniec dodam, że naprawdę z sentymentem zobaczyłem na jednym ze zdjęć aparaturę, przy której też troszeczkę czasu spędziłem w czasie swojego doktoratu, za co bardzo dziękuję. Oddajemy głos naszym słuchaczom i panu profesorowi. Jakubie, może to już teraz ty przejmiesz. Z miłą chęcią przejmuję pałeczkę. Oczywiście mamy kilka pytań. Standardowe pytanie, czy pan profesor jest gotowy? Czy jest pan profesor gotowy na nasze pytania? Jestem, tak, oczywiście. Tak. Dobrze. Nie to słyszę. Dobrze. Pierwsze pytanie, czy mógłby pan profesor podzielić się sekretem na długowieczność? Ja sam chciałbym sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale no mi się wydaje, że fizyka po prostu. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie dotyczące tego reaktora poznańskiego. Jak ten reaktor konstrukcyjnie miał się do reaktorów radzieckich, na przykład typu czarnobylskiego? To znaczy, to był reaktor konstrukcji, to jeszcze wtedy radzieckiej. To był typowy reaktor szkoleniowy w zasadzie, czy doświadczalny, którego moc była bardzo niewielka, bo zarówno ćwierć megawata, więc to właściwie był reaktorek. Raczej no, do badań rzeczywiście tylko naukowych. Przypuszczam, że tutaj żadne doświadczenia, czy żadne wykorzystanie, które było proponowane wówczas przez przemysł, byłoby na tym reaktorze nie do zrobienia. To był podobny do tego, co był w Świerku pod Warszawą. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy będąc kierownikiem Zakładu Fizyki Jądrowej uczestniczył pan w jakichś tajnych projektach rządowych na przykład? Nie. W takich, powiedzmy, zagadnieniach, które miały klauzulę poufną, to nie uczestniczyłem nigdy. Wiem, że w takich zebraniach uczestniczył profesor Szczeniowski. Między innymi właśnie na jednym z takich zebrań przekonał obecnych do tego, żeby ferromagnetyzm włączyć do tego spisu szczególnie ważnych tematów naukowych. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy rodzinom fizyków trudniej pisać wspólne prace naukowe? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że na pewno, jeżeli fizyka jest rodzinnie, że tak powiem, robiona, to zawsze są jakieś sugestie, dyskusje, pomoce tego typu. Więc to trudno powiedzieć, czy to jest, powiedzmy, wspólna praca, czy to jest powiedzmy tylko no, jakaś tam różna sugestia. W każdym bądź razie
No, rzadko się zdarza, ażeby praca była podpisywana przez członków tej samej rodziny, choć się oczywiście zdarza. To nie jest ani naganne, ani takie znowuż bardzo rzadkie, ale dla mnie to nie jest takie oczywiste, dlatego że no, trudno powiedzieć, czy na przykład, jeżeli jest moja koncepcja, wykonanie powiedzmy drugiej osoby, to jest współpraca, czy to jest no, powiedzmy warte współautorstwa. To są rzeczy bardzo indywidualne. Kolejne pytanie. Jaka była historia powstania loga? Prawdopodobnie chodzi o to logo IMF Pan. Skąd się wziął na nie pomysł? No, historia była bardzo, no, jakby to powiedzieć, prozaiczna. Kiedyś no, Warszawa była taką mekką, do której się jeździło prawie że po długopis. No może jeszcze wtedy nawet długopisu nie było. I tutaj kursowała taka jednostka, która nosiła miano Luxorpedy. To był taki jeden wagon, z przodu i z tyłu była sterownia, także przód i tył się niczym nie różnił, tak sobie taki tramwaj. I on jakiś czas jeździł Poznań, Warszawa, Warszawa, Poznań, rano tam, wieczorem z powrotem, nigdzie się nie zatrzymując. To znaczy, to był wyraźnie Poznań, Warszawa. No i kiedyś tak spotkaliśmy się w tym z profesorem Stankowskim. No i on tak mówi, no, ponieważ ja tam czasem jakieś tam takie, no może nie loga, ale w każdym razie tego rodzaju rysunki robiłem, to mówisz, że no, może byś tam tą, no, jakieś nam logo zaproponował. A ja mówię, no spróbować mogę, ale musi być jakaś, no, coś charakterystycznego. Wtedy on wyciągnął z kieszeni fotografię właśnie taką tego rezonansu. No i mówi, a może to? No więc ładny rysunek, ładny obrazek. Mówi, dlaczego nie? Można spróbować. No i tak właściwie nawet na kolanie wtedy no, zaproponowałem takie rozwiązanie. No wtedy oczywiście to było niewidoczne, no bo dosłownie trzęs trochę ta jednostka. No ale jak przyjechaliśmy do Poznania, no to wziąłem to, przyłożyłem kalkę i zacząłem majstrować koło tego widma, wprowadzać te litery. No i tak zrobiło się to logo, no, które no, już funkcjonuje ładnych kilka lat, prawda? I jakoś no, nikt nie mówi, że jest bardzo starożytny. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy aby być na wysokich stanowiskach uczelnianych oraz rozwijać się naukowo, trzeba było zapisać się do PZPR? Więc to jest taka prawda obiegowa. Rzeczywistość była bardzo zróżnicowana. Po pierwsze, zależało od tego, co się uprawiało, prawda? Czy to była humanistyka, historia, czy fizyka, czy tam powiedzmy jeszcze inna nauka. Poza tym, zależało to od tego, czy kierownik był, czy nie był. Jeżeli był, no to namawiał. Jeżeli nie był, no to było mu to obojętne. Także prawdą jest, że każdy awans musiał być sygnowany przez zarówno tego popa zakładowego, jak i popa uczelnianego. No to pierwsi sekretarze nosili taką nazwę, prawda? I
w zależności od, prawdopodobnie od tej opinii, no, uważano, że człowiek nadaje się lub nie nadaje, ale takiej ścisłej zależności między legitymacją a zdobycie, powiedzmy, wyższego stołka ogólnie nie było. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, co nie znaczy, że łatwe. Panie profesorze, jakie zdaniem pana profesora jest najważniejsze odkrycie naukowe w historii ludzkości i dlaczego? Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że to zależy, jak się na to popatrzy, prawda? Można powiedzieć, że najważniejsze było skrzesanie ognia, prawda? Bo gdyby nie to, nie można by było różnych rzeczy zrobić. No, jeżeli ktoś będzie, powiedzmy, zafascynowany, dajmy na to, bardziej wszechświatem, aniżeli powiedzmy Ziemią, no to znajdzie sobie jakieś odkrycie, no, czy promieniowanie reliktowego, czy jakieś inne odkrycie, które będzie uważał za to takie właściwe i ważne. Więc mi się wydaje, że to o tyle jest pytanie takie, no, z jednej strony podchwytliwe na pewno, z drugiej strony trudne na pewno, a poza tym pytanie, które może dać odpowiedź czasową, to znaczy dzisiaj nam się wydaje, wszyscy są przekonani, że to jest takie ważne, jutro się okaże, że to absolutnie nie jest ważne, prawda? Także ja bym tutaj nie filozofował na ten temat. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba że pan profesor ma jeszcze czas na jedno szybkie pytanie. Tak. Dobrze. Na jakich obszarach nauki polecałby pan profesor się skupić młodym ludziom? Ja bym przede wszystkim polecał, ażeby wszystko to, co przyswajają sobie, przyswajali z rozumem, a nie automatycznie. Oczywiście uczenie się automatyczne zwiększa zdolność percepcji i tak dalej, ale to się można uczyć na przykład wierszy, bo ja wiem, no, coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, a szczególnie nauki ścisłe, które dadzą się w jakiś tam sposób, no, sklasyfikować, opisać ściśle i tak dalej, żeby dążyli do zrozumienia. Dlatego mnie bardzo boli to, że bardzo często słyszy się pytanie, czy ja muszę nauczyć się całej książki, czy wystarczy, prawda, od strony 15 do 17. Bo to świadczy o tym, że no, ten, kto to pyta, nie ma chęci, ażeby troszeczkę popracować tym przyrządem, który jest na czubku głowy. Znam takie powiedzenie jednego z profesorów, ale no, powiedzmy rzędu moich profesorów, że jak student się zapytał, z czego macie przygotować do egzaminu, to usłyszał odpowiedź z biblioteki. No to po prostu dlatego, że no,
jedno źródło może być, powiedzmy, dla kogoś bardziej przyswajalne, dla kogoś to samo źródło może być w ogóle nieczytelne, prawda, i tak dalej, więc ja bym tutaj radził młodym ludziom przede wszystkim trenować swój umysł, żeby w razie potrzeby mógł się łatwo przerzucić z, powiedzmy, z jednej dyscypliny w inną dyscyplinę, z jednego jakiegoś tam schematu myślowego na inny schemat myślowy, po prostu żeby nie było to takie uczenie, powiedzmy, szkolne. Choć w szkole też powinno się myśleć. Dziękuję bardzo. To wszystko z mojej strony. Oddaję głos profesorowi Kępińskiemu. To ja oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za ten wspaniały występ. No, z licznymi uwagami dla młodych, co jest dla nas no, szczególnie tutaj ważne, bo to naszymi słuchaczami przede wszystkim jest młodzież. Do nich kierujemy te nasze myśli i uwagi, a to, co dzisiaj pan profesor przedstawił, to jest szczególnie cenne, bo to jest właśnie to, co no, w kontekście tego naszego tematu tegorocznego rzeczywiście wiąże pokolenia. Przekazujemy również serdeczne pozdrowienia pani profesor Bożenie. Prosimy naprawdę serdecznie ją od nas pozdrowić. Z panem doktorem Andrzejem rozmawialiśmy. Wielce żałujemy, że rzeczywiście Wojtka już nie ma z nami. Dobrze go znałem, pracowałem troszeczkę też w jego obecności. No cóż, tak czasami bywa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten piękny wykład i zapraszam na jutro. Jutro wykład rodziny pana profesora Schneida, a więc w roli głównej profesor Józef Schneid i jego córka, profesor Katarzyna Schneid-Weron oraz wnuk, dr Tomasz Weron. A jutro fizyka spotka się w taki dosyć, myślę, efektowny sposób z naukami społecznymi. Zapraszam serdecznie, bo to dosyć ciekawe i no, zupełnie niecodzienne podejście. Myślę, że na tym dzisiejsze spotkanie zakończymy i do usłyszenia jutro o godzinie 17 i zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Ja również Państwu dziękuję i widzimy się jutro o godzinie 17. Do zobaczenia.